Szalom, towarzyszki i towarzysze, ja jestem znajomy z Zająca, towarzysz Adiego w bojach niestrudzonych. Podobno Adi dzisiaj pierwszy raz od początku wojny sam postanowił wyjść z bunkra i się pospacerował już nie po ruinach Rzeszy, bo Rzesza jest, po ruinach Berlina, bo Berlin jest powoli odbudowany. Pamiętamy, że dla niego spadło z 5 atomówek. Powoli życie wraca do normy, tak samo Adi powoli się zaczyna się ogarniać. To jest Hearts of Iron IV na modyfikacji Enzig i dzisiaj, kurwa mać, chciałbym się dostać do tych Stanów Zjednoczonych. To powstanie zakończyło się totalną katastrofą i fiaskiem, jednak powstał duży plus tego powstania, mianowicie dostaliśmy flotę, znaczy nasi sojusznicy dostali flotę, no i mamy po swojej stronie Stany Zjednoczone, które są wściekłe, są faszystowskie i pragną zemsty, więc mam nadzieję, że się uda. I w sumie racja, tak samo jak ta Nutuwo ogarnąłem, tak samo Indie ogarnąłem, zmieniłem im partię na faszystowską i mają ładny napis. Co prawda nie udało mi się naprawić, żeby oni byli, oni są w naszej frakcji, ale są na czerwono, na różowiutko, tak jak alianci, nie wiem dlaczego, gra chyba nie ogarnia, że jest taka możliwość, ale spoko. Dobra, mam nadzieję, że teraz desant się na Kanadę uda. Tu mamy 100 dywizji i trochę pogarniałem linię frontu i z Afryki część cofnąłem, ona pojedzie tutaj do Szeburga, te dywizje pojadą i polecą nam do Ameryki, jak się ten desant uda. No miejmy nadzieję, że się uda. Dobra, otrzymujemy rozgrywkę, bo ja gadam pierdoły. Awans asa, spoko. Kiedy wy będziecie gotowi na te desanty, tak zwane, ataken i tak dalej? Za 7 dni, okej, spoko, przez 7 dni poczekamy. Jest problem z zaopatrzeniem, mógłbym tu w sumie bazę zacząć, weź mi usuń w sumie te radary, bo one już się kompletnie przydadzą. Więcej stoczni buduj, albo wiecie co, na wszelki wielki, weź mi rozbuduj tutaj port. Rozbuduj mi tutaj porcik, bo jak przyjdzie nam mieć problemy odnośnie desantów, to może być ciężko. Ten United States to jest nasz papet? Nie, to nie jest papet, tutaj rządzi Braxton. Myślałem, że ten Smith będzie rządzić, chociaż nie, on dopiero przyszedł na stronę tego Niemców, jak już Amerykanie przegrali, nie? Tam była to scena, znaczy w Człowieku w Wysokim Zamku, nie wiem czy oglądaliście, ale tam była scena, że jak zrzucili atomówki na Waszyngton, chyba tak, Niemcy zrzucili, on jeszcze był w tym amerykańskim mundurze, tam była ta scena, i nie wiem, ja nie czytałem książki, to tyle co serialu widziałem, kurde, jeden dzień leci desant, jakby co, tu mamy tu 7 dywizji do wrzucenia, tu jeszcze jedna gdzieś pojata po plecach, to jest mega problem z zaopatrzeniem. Okej, jest ogromny problem z zaopatrzeniem. Jakby co te atomówki się robią, będziemy zrzucać na Waszyngton. Tu nie ma też lotniska, żeby wrzucić. Kompletnie mamy zasięgu. Strategicznymi może byśmy... Strategiczne by przeleciały przez Atlantyk? Może i by przeleciały. Nasza flota tu pływa? Tak, nasza flota tu pływa. No, teoretycznie nie możemy wyruszyć w tą niezwykłą podróż. Czekajcie, na pewno macie ustawienie to, żeby full ataken i tak dalej. Halo? Tak. Ataken i tak dalej. To mi się podoba. Jak te Afryczki? Afryczki się puszują. Dobruki i Trypolise to są wyzwalane. Blisklik drugą stronę. Uwielbiam. Abisynię zaraz wyzwolimy. No i to mi się podoba. Ciekawe jaką konferencję pokojową wykminimy. Czemu wy nie puszujecie? O Boż. Znowu zapomniałem kliknąć rozkaz puszu. Tu się puszuje, tak, tu się puszuje i tu dywizje niepotrzebnie lezą, ale już tam ktoś to ogarnia. Chiny też chyba są majorem, tak samo Japonia jest majorem. Znaczy jak skapitulujemy Stany Zjednoczone, to zniknie cała flota chyba. Nie zniknie. Kurde, powiedzcie, że Japonia nie ma już floty. Nie mają floty. Więc teoretycznie jak się przekradniemy na morze tutaj chińskie, japońskie, koreańskie, tanutuwańskie, to będziemy mogli się zastanowić, bo jeszcze chyba Australia też jest Great Powerem, strasznie dużo Great Powerów, więc to jeszcze może chwilę potrwać. Tak, Australia jest widzę Great Powerem, Chiny, British Raj był nawet Great Powerem, British Raj był papetem, tu jest coś nie tak, to tak nie powinno działać. Tu w ogóle jest jakaś wojna Ksibej-San-Maniska i nie wiem o co chodzi, to jest German Empire i Polska we frakcji. Okej, jest strasznie pobagowane, dziwne, nie rozumiem. Czy wy płyniecie? Tak, oni płyną! Wypłynęli na krach lodowych z Grenlandii, rzucili się w pław, wiosłują kamykami, płyną. Mam nadzieję, że te nasze lotniskowce i super ciężkie pancerniki ochronią te 6 dywizji. Bo jak znowu mi to zatopią, nie wiem czemu oni się dali zatopić. Czekajcie, to jest jakaś potyczka, ale to nie ze mną. Konwoje ich ganiacie. Co my tutaj badamy? Weź mi zbadaj, a w sumie zbadaj to, bo to nam powinno dać bardzo dużo ropy. Mamy trochę tych rafinerii porobionych, a to nam zbustuje o 3 wydobycie w każdej rafinerii. Mam wolne fabryki, ale czy coś jeszcze potrzebuję? No nie, jedyne co ja potrzebuję to po prostu się tam podesantować wszędzie i ich poniszczyć. Manpower się zgadza. Ukraińcy cały czas bijają do armii. No nie, no i znowu ich przechwycili, nie wierzę. No patrzcie jaka tu jest armada, tu są 2 niszczyciele, 4 uboty, trochę samolotów, pewnie z lotnisk latają. No i kurde, jak ta flota nie obroni tych 18 statków konwojowych, to ja się obrażę. Widzę, że coś samoloty nie potrafią ogarniać. Okej, no nie mają prawa tego zatopić. Kurwa, zniszczcie to i wbijajcie na Amerykę Północną. Z czym jest problem, panowie? Z czym jest problem? Nawet niszczyciele zacząłem robić, bo one głównie służą do eskortowania. Chyba mają najlepsze busy do eskorty, z tego co mi się wydaje. Więc... Ha! Przepłynęli. Nie, znowu ich złapali. No nie wiesz. Halo, no zatopcie, przecież tu nic nie ma. Rozumiem, że są niewykryci, no ale no te niszczyciele są wykryte. Jedna salwa z Bismarcka i to wszystko tonie. Kurwa, panowie. O, i wpłyniesz tu? No nie no, ej, fajne Okej, szanuję. To jest pancernik, kurwa, chyba pancernik lądowy, kurwa, KW-2. No wpłyńcie do tego portu, tu nawet dywizji nie ma. Proszę, ładnie. Nasi bracia Amerykanie walczą o powstanie przeciwko przeklętej demokracji, o wolność naszą i walczymy, panowie. Ty, bo tu jakaś większa marynarka wpłynęła, co to jest? Krążownik jakiś przypłynął. Czym jest tylko 10 transportowców? A tu jest 8, podzieli się na pół tymi transportowcami. W płyncie mamy skill, jest 9 do 5, kurwa, wpłynajcie i tam wejść na ląd. 32 okręty, ale to są jakieś gówniaki. Czemu my tego nie topimy? Okej, dobra, jest, niszczyciel poszedł. Kolejny destroyer poszedł. Jakieś dwa rodzaje destroyerów. Okej, kolejne topimy, topimy, świetnie. Co my tu w międzyczasie zbadaliśmy? Zwiększy wydobycie, będzie większych chromosomów. Też straciliśmy, naprawdę niszczyciele tracimy. Naprawdę. Abisynia skapitulowała. Krążownik lekki poszedł. Podoba mi się to. Jeszcze nam Bismarcka zatopią. Wpuśćcie, dobra, mogę stracić te 4 lotniskowce, ale dajcie mi się tu zdesantować, proszę. Znaczy odpukać, żeby tak się nie stało. Uwagowane bitwy morskie, mam nadzieję, że ten Delcek to ogarnie. Mam nadzieję, że ten Delcek to ogarnie. Jakim cudem wy tu jeszcze, kurwa mać, pływacie? Aż tu już dawno nie powinno być. Nie mam żadnej armii, żeby cofnąć. Tutaj się wbijamy w Chiny, wy to puszujecie coś? Aha, wam się linia frontu magicznie usunęła. Nie no, spoko, szanuję, doceniam, pochwalam. Kurwa, zarąbiście. Spuszujcie to, chodźcie do tego. Ataken, ataken. Reinhardt jest ranny. Spoko, ja mam czas. Wy na odcinku też macie czas, możecie w tym na przykład momencie zostawić łapkę w górę i soczysty komentarz, kiedy czekamy, aż aż nasza marynarka ogarnie temat. Samoloty potraciliśmy z tego co widzę. Nie wiem co tu się dzieje, nawet nie wiem jak na to patrzeć. Jesteśmy, kurwa, mamy miażdżącą przewagę, mamy lepszego admirała. On tutaj ma... Samobójcze ataki, kurde, spotting chance. W pierwszym kontakcie ile statków wchodzi. No kurwa, przecież te pancerniki mi napierdzielają. Tego bota wykryliśmy. Chiny skapitulowały. O kurde. Okej, pierwsza bitwa się chyba zakończyła. Okej. Znowu się tłuczemy. Nie, przeszliśmy. Zapamiętajmy ten dzień. 10 grudnia. Dobra. Teraz wy wchodzicie. Na razie reszty armii z Europy nie sprowadzam, bo tu może być problem z zaopatrzeniem. Weźcie wy tak, puszujcie tak powolutku. Na pełnej. Puszujcie tam. Wrzuć jeszcze ciebie, niech oni tam sobie popłyną. Zobaczymy, jak troszeczkę poszerzą ten obszar, wrzucimy te dywizje włoskie, które stoją. Czy wy już dopłynęliście? Znaczy jesteście w Przeburgu? Nie. Się przebijacie. Kurde, co mi się tu zdesantowało? Co to za dywizja? Jakieś RPA mi się desantuje. Kurde, zaraz wszystkich pobanuję, podbijam. I nie będzie niczego. Jak to pewien mądry Polak powiedział. Możecie napisać, który mądry Polak. Który mądry Polak powiedział, że niczego nie będzie. A ci dalej się tłuką tą flotą. Cyk, dwa... A to teraz my jesteśmy w obronie? Właśnie, która strona się broni? A która atakuje? Lewa czy prawa? Nie wiem, ale 9 botów straciliśmy. A, prowincja do przodu. No i nice, kurde, panowie. Ataken! Nie zatrzymywać się. Cały czas ataken. Kanada chyba też jest great powerem. Czemu Stany Zjednoczone dostały Grenlandię? Nie wiem. Ale przed chwilą miałem... Ja nie mogę przez to budować, nie? Kurwa. To mi się akurat nie podoba. To miały być porty. Tu ja mam infrastruktur jedynki. Boże, Kanadyjczycy. Poza tym zaczynam już powoli lagować. Naprawdę, mamy 50 rok. Jest taki spam dywizji. Powoli zaczynam... Aha, cały czas mi boostuj te... Okej, przez chwilę się przestraszyłem, że to jest... Na prawej stronie jest nasza flota. A to jest kanadyjska. Krążownik bitewny. Dobra, tońcie, tońcie, gincie. Tońcie, gincie. Przydałby się jakiś port zdobyć tutaj, żeby flotę naprawiać, bo oni teraz no, Grenlandii nie mają, to gdzieś do Anglii rzuci. Co tu się... Aha, Boże, już przez chwilę myślałem, że mi znowu... Kurwa, przez te Stany Zjednoczone to ja zawał dostanę. Przez chwilę myślałem, że mi odcięli dywizję, bo patrzę jakieś błękitne, myślę, że nie wiem, że coś wolna Francja tu jest. I mam otoczone dywizje, po prostu... Jezu, ale jaki mdły kolor. Straszne rzeczy. Nie macie tego, macie jakieś duchy? Macie w ogóle USA drzewko. USA drzewko macie. No i good, good, panowie. O, bitwa morska. Zakończona. Aha, ale tracę te mniejsze okręty. Znowu się chcą tłuc. Bandyty jedne. Dobra, to tłuczmy się. Chodźcie tu, chodźcie do tego rozkazu. To sobie usuńcie, tylko zostawcie mi jedną dywizję. Stąd. Chodź, chłopcze, pozajmujesz mi te prowincje. To jest przez Cieśninę przejście. A, tu nie ma przez Cieśninę. Dobra, olejcie ten nową Fulandię. To nie jest do niczego potrzebne. Ani ma nam, ani wam. Tak naprawdę. No trochę mi te pancerynki uszkodzili. Dobra. Zanim kiedy Amerykanie się kapną. Jak to jest z zaopatrzeniem? A, tu już są... To jest 14 dywizji, już jest problem z zaopatrzeniem. Nie ma jeszcze tych 14. Aha, bo oni weszli. Musicie puszować, panowie. Musicie agresywnie puszować, pozajmować prowincję. Sobie możemy od razu zacząć tu port budować. Od razu cyk. Widzicie? My jesteśmy typowymi Niemcami. Przychodzimy, kurwa, i musimy infrastrukturę budować. O, autostrady wam tu budujemy. Kurwa, będziecie mieć jak w Rzeszy. U nas to pięknie wszędzie autostrady są. O, widzicie? Tu, cyk, cyk. Wokół Czech można autostradami jeździć po Sudetach. Tu w Lombardii widzę, że były te autostrady. Pamiętamy dlaczego. Jak tam zaopatrzenie ginęło, jak powstało milion naszych dywizji i 2 miliardy radzieckich. Było, pamiętamy. Jak nie szło się przebić. Uuu, ktoś tu chyba Maroko kończy. Nice. Gibraltar trzeba zdobyć. Jeszcze ich nie mogą spuszować. Co tu się wydarzyło? Halo. Proszę to domknąć. Okej. Jak te Chiny, Indie i Pakistany? Weź Golumy zajmij. To jest jakiś kociołek. Kumotingi. Gdzie tu są moje dywizje? Gdzie tu są armie? Co tu się wydarzyło, panowie? Jak ja was zostawić na chwilę samych, ja tam Ameryczkę puszuję. Halo. No i klikać nawet nie mogę. Powoli zaczyna mi to irytować, te lagi. Gramy tylko na czwórce. Tylko na czwórce. Ciekawe, czy kiedyś Paradox ogarnie i wypuści Delceka, którego bym chyba przedpremierowo kupił jako jedynego, który by naprawiał optymalizację tych Europek wszystkich, tych no... Pojów, żeby to wszystko ładnie działało. Zwłaszcza w późniejszym etapie gry. Poza tym napis mam upośledzony, tak jakbyśmy byli tureckim imperium. Znaczy, osmańskim imperium, kebabinim. O, kolejna bitwa morska. A. Aha, zwycięstwo. Dobra, puszujecie, panowie? Puszujecie. Nie wrzucę jeszcze więcej dywizji. No i to jest takie wielka, nie wiem, powiedzmy, że dzisiaj jeszcze zrobimy z tego odcinek, a następny mam chyba wrzucę już z konferencji pokojowej, albo jak się będziemy, chociaż nie wiem, czy to jeszcze coś interesującego będzie. No bo to jest po prostu no, takie puszowanie, no i patrzenie jak te dywizje po prostu przebijanie się przez tą Kanadę, gdzie nic nie ma, ubrali białe, kurwa, kurteczki, patata jają. Atomówkami mogę zacząć strzelać. Z tym atomówkami lotnisko potrzebuję. Macie tu jakieś lotnisko? Nie macie, to ja wam wybuduję, kurwa. Rzesza żywi, Rzesza karmi, Rzesza nigdy was nie zdradzi, cyk. Zbij worek z oszyn. Okej. Też nie wiem, jak będzie wyglądać konferencja pokojowa, czy to będzie pisowanie z eventu, czy cholera wie co. Tu w sumie są jeszcze jakieś 3 wojny, to jest w ogóle jakiś Alien... Nie, to skapitulowało. Nie wiem, co chodzi z tym German Empire. Nie, no to chyba z eventu będzie, nie? Pewnie znowu będzie zbagowane. Będę wyklinać, wyzywać. I wczytamy i spisujemy ręcznie, zakładam. Zakładam, że tak będzie. Jezu, statuwa, która kontroluje całe Chiny. Trzeba jeszcze Mongolię podbić i Xinjiang. I Tybet, żeby to ładnie wyglądało. zajmujesz tą prowincję, zajmujesz. Znacznie mi irytują, jak takie prowincje na plecach zostają. A może spróbować kolejny desant gdzieś tutaj, na Nowy Jork, Boston? Jak to u was wygląda, towarzysze, przyjaciele? Panie Truman, coś pan średnio idzie. 20, 36 dywizji. Ja mu pozabijałem te w Afryce. Jeszcze mu coś tu zostało. Oni szportu nie mają. Ta, to zginie wszystko. He, ale fajnie. Brytyjczycy, Amerykanie, Brazylijczycy. Wy się czasami pytacie o tą Brazylię. Ja w pierwszym odcinku, możecie sobie zobaczyć, w pierwszym odcinku miałem taki evencik, że mogę pozwolić Brazylii zanektować wszystkie kraje Ameryki Południowej i Środkowej, dzięki czemu właśnie w takim późniejszym etapie gry troszeczkę płynniej to działa. Chociaż i tak teraz jest naspamione tych template'ów, tych dywizji. Znaczy najgorsze jest to, pewnie to zakładam, że to tak działa. Mogę się mylić, ale dlatego, że komputer... On robi te armie po, nie wiem, po jedną, dwie dywizje i robi miliard tych armii. I, nie wiem, no, zasyfiony, on ma potąd tych generałów tutaj ustawionych. Jak ja mam coś takiego, nie? To on ma pewnie potąd tych generałów, tych wszystkich okienek, bo mam po jedną, dwie dywizje i to wszędzie, kurwa, każdy ma swój template. I to pewnie to jest najgorszym problemem. To ikonki, to wszystko chodzi, tutaj rusza się po tej mapie. Straszne rzeczy. Czemu wy jeszcze nie kapitulujecie? Zajmujcie tego Lumy, kurwa, dajcie mu ten pierścień. U, cyk, 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 cyk. No po... Dlaczego nie zajmiecie tej prowincji? Co ja wam takiego zrobiłem? Czemu Hongkong zostawiliście? Zmienimy to na King Konga. Co to za jakieś tureckie powstanie? A, Amerykanie się desantowali. A gdzie wy jesteś? Czekaj. To są... Ej, co wy odpierdzielacie? Wy mieliście jechać do Szyburga, halo. Musicie tutaj pojechać, żeby was wrzucić do Ameryczki w razie czego. Nie wiem, gdzie byście pojechali, ale was tam nie ma. Ja mam jakąś linię frontu, zostawiłem. A. No i kurwa, taka kreska i linia frontu i oni wrócili. Pewnie oni tam byli. A im ręcznie kliknąłem do Szeburga i oni wrócili z powrotem tutaj. Dobra, to sobie zrobili tournée po Europie, po naszych zdobyczach. Dobra, jak to wygląda? Amerykanów jeszcze nie widać. Jak wygląda z zaopatrzeniem? No nie mogę więcej dywizji wrzucić. No nie da rady. Budujemy drogi, budujemy porty. Widzę, że jedynki się pobudowały. I puszujemy to dalej. Kanadyjczycy tu są. Idą? Nie, stoją. Kurwa, co on trzyma? Golinfielda chyba. Co my zbadaliśmy? Zmechy lepsze. Nie, wrzuć zmechy. Jak wygląda budowa floty? Coś się wystawi. O kurde, ile mi tego brakuje. Chromosomów mamy za dużo. Sprawmy chromosomy. Tej ropy mi pierwszy raz brakuje. Nie mam od kogo brać tej ropy. Czekajcie, my zaraz zrobimy chyba tego boosta do wydobycia, nie? No właśnie. Tu jeszcze można zrobić, tu można cyk zrobić. I tu można 600 dni, a weź zacznij badać technologii, tak już nie mają żadnego znaczenia. Mam nadzieję, zaraz, nie wiem, Amerykanie zrobią jakieś Wunderwaffe i dostaniemy w pierdzie. Weź mi pozamykaj te ikony, to mi pozamykaj. Nie wiem, to mi pozamykaj. Pozamykaj, może nie wiem, to jakoś szybciej będzie działać czy coś. Kurwa, wszystko co możesz pozamykaj. Posuwaj dywizję. Aneksol i po wojnie. Nie, naprawdę chciałem to już dokończyć, bo już chciałem zacząć nową serię. No nie wiem, jeszcze desantowanie się do Japonii, do tej Australii. Kurwa, kto Australii dał Great Powera? Kto to wymyślił? Ta rzesza ma coraz bardziej upośledzony napis. Ile Amerykanie mają manpowera? Czemu wy tak małą dywizję macie? Macie milion manpowera, 3,5% pobór, gospodareczka wojenna. Nie wiem co oni z tymi dywizjami, może bot ma jakieś ograniczenia na tej Ameryce, żeby nie zaspamować tymi. Czemu ty nie puszujesz dalej? Czy macie agresywny push? A co wy czekacie? To ja czekam, aż wy spuszujecie, a wy mnie trolujecie? O mój Boże. Dobra, zajmuj tę prowincję, tu jest jeszcze jakiś port. A, bo to jest osobna wysepka. Tu wszystko domknięte? Tak, tu wszystko domknięte. Was można by wrzucić w sumie do Ameryki. Chodźcie do portu. Belgia już kapitulowała. Tak, nie. Portugalia jest neutralna. A, bo wy teraz nie macie tego. Musicie puszczać tu zejść z armią. Puszuj, puszujesz? puszujesz, okej, okay, good. Good, good, good. Japonia się zdesantowała, nie wierzę. Ale to jest rakowe już w pewnym momencie. Nie, poważnie, to jest przedostatni odcinek, w ostatnim odcinku zrobimy sobie jakąś ładną konferencję pokojową i omówienie. Jak jeszcze mam przeżywać takie same katiusze, kurwa, wewnętrzne zgryzoty, i żeby dostać się do tego, do Australii i Japonii, po prostu zlagowane, zmasakrowane, to nie. Dobra, olać te sloty badawcze. Wystawiły się w międzyczasie jakieś super ciężkie pancerniki? To jest jedyne warte uwagi. Nie, niszczyciele lecą w setkach. A, Hindenburg! Kolejny super ciężki pancernik. A czemu w Szczecinie? Wy nie macie rozkazu do tego? A, jeden jest w Szczecinie. Dobra, wystaje się w Szczecinie. Niech się wystawiają. Co się dzieje? Kanada ile ma war supportu? 52. Ty, może? Może? Może skapitulują? Pamiętacie, jak okupowaliśmy tą Francję i broniliśmy się przed miliardowymi liczbami desantów? Ze strony Amerykanów, Brytyjczyków i właśnie Kanadyjczyków. O, klika skapitulowała. No i super. No i switasi. Pozamykaj. Domknij. Sami te prowincje. Ten desant trzeba będzie ogarnąć. To jest jakiś British Right, wolna Francja. Nie wiem, skąd to się bierze, to wszystko. Kurwa. Dajcie wy mi już ten złoty medal za wygranie Enziga. Jeszcze jakieś Japońcy biegają. Francuzi mają flotę. 4 okręty. Gdzie jest jakieś prowincja Brytyjczyków? Brytyjczycy mają flotę. Kurwa, ten Churchill wkurzony. Amerykanie mają 200 okrętów. Mieli więcej. Ej, mieli coś około 300. Potracili gdzieś. Może potopiłem. A nie, bo przecież im się flota podzieliła. Tak, zgadza się. O, są Amerykanie. Siema mordy. Nowa infrastruktura. Budujemy. O, tu nowy port mamy. Podoba mi się ten porcik. Tu jest przejście? To chyba jest przejście. 30. Zaryzykować. I wysłać ich. Tych nie ma. 100 dywizji nie wyślę. Kurwa, to są... Nie. Dobra. Jak mi zatopią ich? Oni tu pływają. 9 okrętów, nie wyślę ich tędy, muszę naokoło przez Europę. Kurde, panowie. Dobra, sprawa jest. Jedźcie tędy. Nie! Stój. Mieliście jechać tędy. W sensie lądem. Naokoło. Naokoło niech jadą. Zdobędziecie Ottawę? Kapitulują? Halo? Montreal, Ottawa? Pewnie tu im wydupi stolicę. Amerykanie z tej strony puszują. Tu są. O kurde. Ty, widzicie? Skąd oni tu się wzięli? Ty, a jednak nie są tacy bezużyteczni. Nice. Wiedziałem, Vancouver. O mój Boże. No, po prostu nie wierzę w tę grę. Oho, Amerykanie się pojawiają. Dobra, panowie. Nadszedł ten czas. Niech zje was atryszy. Lecicie. Lecicie, panowie. Go. Go! Płyńcie tam. Płyną? Do portu? Cyk, płyną. Z Bogiem, jak dopłyję, chociaż połowa, będę szczęśliwy. Dobra, wy tu się wbijacie, super. To teraz potrzebujemy tu więcej dywizji. Coś mamy wolne? Flota siedzi, ok. I wypuszujecie. Właśnie, mamy jakieś lotnisko? Mamy lotnisko. Dajcie mi strategiczne, gdzieś tu nad Włochami latały. Fajtery, tu jesteście. Chodźcie, sprawę mam. To jest lotnisko. Trochę ciasno. Kurwa, oni to latają, bandyty jedne. Latajcie nad Waszyngtonem. 5000. To nie ja Kanady nie boostowałem. Ona sama ma wojnę domową. Ja tego nie robiłem. 30. To się samo zrobiło. Ej, co tu się odpierdzieliło? Skąd to? Ty do panowie, kurwa, zapraszam. Zapraszam. Macie jakieś dywizje? A, nie macie. Nie wiem. Nie wiem, kto to zrobił, ale mi się podoba. Szanuję. Szanuję, polecam, pozdrawiam. Czemu ty, kurwa, nie puszujesz? Wejść na amerykańską ziemię. Chodzić. Masakrować, kurwa. Ataken. Ataken. Nie, Kurwa, jak mają agresywny push... Dobra, atakiem idzie. Dobrze. Dobrze. Wiecie co, tutaj wam podziękuję za uwagę. Chociaż kurde, chciałem jeszcze atomówkę zrzucić na Waszyngton. Jak to wygląda? Oni jeszcze nie dolecieli nawet. Gdzie wy jesteście? Dzisiaj cały czas ta artyleria, znaczy artyleria, boże, rakiety tam próbują być zrzucane. Potrzebuję większe lotnisko tu. Dużo większego lotniska potrzebujemy. Latacie już tutaj? Dolecieliście. Wiem, że jest za małe lotnisko. Latajcie tutaj, róbcie coś. Czemu nie ma żadnych strat, nic, coś, gdzieś, coś? 8000, 9000 samolotów. Nie no, oni nie latają, bo nie ma wyników. Nie no, ale tutaj już są. A tu latajcie? Okej, nie wiem. Chciałem atomówkę na Waszyngton zrzucić. Dawaj Boston. O zajęcie Bostonu powinno nam odelżyć troszeczkę infrastrukturę, zwłaszcza jak te 100 dywizji tu wrzucimy, tych Włochów. Włoscy imigranci wbijają do Ameryki. Australia, Japonia. Kurwa, bo bym atomówkę jakąś zrzucił jeszcze. Rzućmy atomówkę, co? Ty, bo mi te Indie puszują. Gdzie są te dywizje, co tu stały, ta cała armia? Belgia skapitulowała, świetnie. Dobra, widzimy się w kolejnym, już ostatnim odcinku. Tutaj wam podziękuję za uwagę. Bo, no tak, no bo tu widzicie, no to praktycznie nie ma co oglądać, też się strasznie męczę. Ogarniają się te dywizje na zlagowanych, kurwa, masakrycznej wydajności paradoksowych gier. Pozdrawiam. Chciałem jeszcze tylko na zakończenie zrzucić jakąś atomóweczkę na Waszyngton, ale widzę, że się nie da, no kurwa. Dajcie mi zrzucić atomóweczkę. Czy oni nawet tu nie latają? Znowu się coś pobagowało. A nie, są! Enemy Fighter Lost 3. Czemu mi nie pokazuje statystyk? Air Fighters Lost 1. Dobra, mniejsza, większa. Łapka w górę, soczysty komentarz. Widzimy się już jutro. Cześć, trzymajcie się. Na razie.